Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Dzisiejszy film z kategorii Moje przemyślenia. Na początku, jak zawsze, najlepiej wziąć parę oddechów. Pozwolić samemu sobie się osadzić wewnątrz siebie. Dużo siebie w tym jednym zdaniu, wiem. Ale o to w tym wszystkim chodzi. Żeby osadzić się w sobie. Dużo uciekamy, kryjemy się przed samymi sobą. Łatwo jest próbować dostrzec Boga w innych i w ich działaniach. Trudniej we własnych. Tutaj nie chodzi o to, aby ktoś inny niż ty doznawał objawień, czy dostępował pokoju. Nam chodzi o ciebie. Konkretnie o ciebie. Jeżeli tego nie rozumiesz i myślisz, że mówię do kogoś innego, to połóż sobie palec i na środku klatki piersiowej w stronę serca i powiedz: to jest do mnie. Bóg jest we mnie. W sąsiedzie również, ale we mnie również. Jak długo będziemy jeszcze odmawiać uznania tego? Jak długo będziemy jeszcze uciekać, kryć się za warsztatami, za kolejnym nauczycielem duchowym? Kiedy to dotrze po prostu do nas? Wtedy, kiedy na to pozwolimy. Kiedy zechcemy uwierzyć, że Bóg jest również w nas. Jak przyszedł do mnie Jeszua, to nie ukrywał tego, że są we mnie rzeczy do zmiany na tym ziemskim poziomie. I nie ma też co wijać w bawełnę. Coś tam robimy nie tak jako ludzie. Może to jest dużo. Tylko ego działa w ten sposób, że to, co jest nie tak, to ego mówi, że to jest w porządku, a to, co jest w tobie w porządku, to ego się tego wstydzi i nie chce tego pokazać. To jest ten paradoks. To nie jest kompetentny nauczyciel na tej drodze. Ani kierownik, ani kierowca. Tej drużyny, czyli tego ciebie, ego nie zbawi. Tak więc najwyższa pora przestać go słuchać. No tak, to taki wstęp popłynął. I teraz to, czym dzisiaj chciałbym się podzielić, było inspirowane dwoma pytaniami, które zadał w komentarzu Linux Tux 123. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nika. Pozdrawiam cię serdecznie. Zadajesz bardzo fajne pytania, które myślę, że pomogą wielu osobom. I to pytanie, mimo że było trochę bardziej rozbudowane, ja postaram się je zgeneralizować tak, aby było ono jak najbardziej jasne i adekwatne dla większej grupy osób.
I pytanie tyczy się o różnicę w przesłaniach, na przykład przesłania Jeszuły w Piśmie Świętym, inne przesłania, na przykład Saint-Germaina w jego licznych książkach. To jest tylko taki przykład, bo tych różnic jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jak to inna osoba mi kiedyś napisała, co oświecone, to twierdzi inaczej. Powiem wam taki przykład z mojego własnego życia. Był taki czas, dobrych parę lat temu, że bardzo korzystałem z nauczania Kartatole i w sumie tylko i wyłącznie z niego. I był taki czas, że to było dla mnie super, to dla mnie było to i nie szukałem, nie potrzebowałem niczego innego. Jakiś czas temu, parę dni temu, poczułem taką chęć, chociaż to była bardziej chęć z mojego umysłu, tego ziemskiego, a puszczę sobie jakiś filmik Eckharta, poczuję się lepiej. Nie było to coś, co dyktował mi duch, tylko postanowiłem ja sobie tak to zrobić jako ja, jako tożsamość, jako człowiek, jako persona, jako osoba. Ten ziemski ja postanowił sobie puścić filmik. I pomimo tego, że ktoś mógłby pomyśleć, że ta intencja jest właściwa, że ja chcę obejrzeć filmik kogoś, kogo uważam za autorytet, w kwestiach duchowych przynajmniej, który mi pomoże lepiej się poczuć. Niby intencja jest ok, ale Duch Święty mówi, nie, po co ci to? Nie oglądaj tego. I teraz pomimo tego głosu obejrzałem ten film. Poczułem się faktycznie trochę lepiej, czegoś się dowiedziałem. Tylko że ten film nie bardzo pasował do mojej obecnej sytuacji życiowej. Powiem wam nawet przykład, bo film się dotyczył technologii, urządzeń elektronicznych, telefonów, korzystania z tego w sposób jakby taki nałogowy. Jak to usłyszałem, jakby odradza znaczące zmniejszenie korzystania z tych urządzeń, to sobie, no kurczę, ja za faktycznie, no ja dużo spędzam przy tym czasu. Dużo. Sobie, no to muszę to zmniejszyć. No i to już wtedy we mnie było takie. Ale nie ktoś mądry tak mówi, to ja tak zrobię. I to nie trwało długo, bo to trwało dosłownie parę godzin, czy może jeden dzień. Ale tak zobaczyłem, w trakcie tego, że ja tęsknię do tego telefonu, ale nie po to, żeby grać w jakieś gry, bo nawet ich nie mam na telefonie. Nie po to, żeby bez sensu czytać Facebooka, chociaż też go mam na telefonie. Tylko po to, żeby po pierwsze móc czytać wasze różne komentarze, czasami na nie odpowiadać, a po drugie sprawdzam pocztę, odpisuję na wiadomości czasami, które otrzymam. Patrzę na mojego bloga. Tworzę na przykład ten film, teraz nagrywany jest na telefonie. I po prostu dla mnie to jest tak naprawdę narzędzie pracy i narzędzie, przez które ja komunikuję się z wami. Jedno z form komunikacji, ale dla części z was może być to główne. I tak stwierdzam, ja mam to oddać, bo ktoś tak powiedział, mimo że ja tego nie czuję, nie, ja mam tego dość. I dzisiaj, jak jechałem pociągiem i zobaczyłem ludzi, którzy tak o robią z telefonami, całą drogę praktycznie, wyglądałem jak zombie, to stwierdziłem, jemu o to chodziło. Jemu o to chodziło, czyli te słowa, które mówił, były kierowane do tamtych ludzi, do mnie, po części może też, ale
Nawet jeżeli jest to gdzieś problem we mnie, to są inne, pilniejsze i poważniejsze. To nie jest jeden z tych problemów. I powiem wam tyle. Jeszua czy Duch Święty, oni wiedzą, co robią. I wiedzą, jaka jest kolejność rozwiązywania spraw. Co jest najpilniejsze, najistotniejsze, co jest na teraz. I zajmują się od tych najbardziej istotnych do tych najmniej. W pewien sposób możemy sobie wyobrazić, jakby energia, która z tych niższych czakr przechodzi w górę, w górę, w górę w nas. I w tym sensie te sprawy w nas się jakby gdzieś porządkują. Przynajmniej tak było w moim osobistym doświadczeniu, że pod wpływem inspiracji, pod wpływem Boga najpierw porządkowały się te sprawy takie bardzo ziemskie, poczucie bezpieczeństwa, później związek, praca, jakieś wyrażanie się, zmiany, przebaczenie oczywiście rodzicom też, światu po trochę, później wyżej, wyrażanie się, zdolności, kontakt z Bogiem, to wszystko jakby tak szło stopniowo do góry. Tutaj jest taka kwestia, że grupa docelowa, która ma obejrzeć dane przesłanie, czyli na przykład osoby, które obejrzą ten film, one go tworzą. Może to zabrzmieć trochę paradoksalnie, ale tak jest. Ja czuję bardzo dużą różnicę w przesłaniach, które płyną przeze mnie. I z jednej strony, jak są one nagrywane, a z drugiej strony, jak są nienagrywane. Ja już czuję dużą różnicę. Jak coś jest nagrane, to już z miejsca to jest inne. Nie powiem wam lepsze czy gorsze, inne. Tak samo, jeżeli to jest jedna osoba lub grupa, te przesłania również są inne. Podaję wam mój przykład channelowania po to, aby wam uzmysłowić, że ci wszyscy pozostali natchnieni ludzie, oni również w pewnym sensie channelują. Tylko może nie robią to w taki sposób jak ja, ale używając terminologii jak Eckharta Tolle, świadomość mówi przez nich. Czy Bóg mówi przez nich. Że to nie oni sami z siebie mówią te natchnione rzeczy, tylko one płyną. Nie płyną z osoby, no płyną z góry do grupy. A osoba jest tylko i wyłącznie przekaźnikiem. I często osoba również może być zaskoczona czy zainspirowana tym, co płynie. I o tym myślę, że wielu może zaświadczyć z was, ci, którzy prowadzą jakieś warsztaty czy spotkania z ludźmi, czy pomagacie im w inny sposób, to na pewno to zauważyliście. Wobec niektórych można coś zrobić, zainterweniować, pomóc. Wobec innych nie da się. Tak jakby mur otaczał daną osobę. Tak więc każde przesłanie, czy to jest książka, nagranie, film, spotkanie na żywo, to jest kontekst. Kontekst, w którym należy interpretować daną wypowiedź. Na przykład to, co tak bardzo męczyło Eckharta Tolle, przynajmniej tak jak opisywał to w swojej książce, zanim dostąpił swojego doświadczenia, to jest trochę zbliżone do tego, co męczyło mnie, ale to nie jest dosłownie to samo. Ja bym ten problem zdefiniował inaczej. Czyli innymi słowy, każdy z nas ma inny taki swój rdzeń naszego problemu, czy rdzeń naszego egotycznego umysłu, pomimo że na takim bardzo abstrakcyjnym poziomie to jest to samo poczucie nieszczęścia, oddzielenia się od Boga i od Stwórcy, to dla każdego z nas to się gdzieś
przejawia w innym miejscu. Dlatego na przykład, jeżeli ktoś ma problem z relacjami międzyludzkimi, te odpowiedzi, które do niego mogą przychodzić, czy do niego trafiać, to będą te związane z relacjami międzyludzkimi. Ktoś ma problem ze swoją relacją ze Stwórcą, no to do niego będą takie odpowiedzi czy przesłania trafiać i być mu potrzebne. Ktoś może mieć problem ze zdrowiem, z własnym ciałem, jest w konflikcie, to do niego gdzieś takie formy wyrażania się, ekspresji, praca z ciałem, może to mu będzie najbardziej potrzebne czy pomocne. Ktoś może mieć problem z zdawaniem, z dzieleniem się ze światem, z poczuciem braku i dla niego inne formy wyrażania się również będą potrzebne. Inne formy komunikacji. I te różnice w naszych problemach powodują, że potrzebujemy różnych przesłań. Każdy z nas poza tym ma inny umysł. Pracujemy inaczej, myślimy inaczej. Nasze umysły nie są jednakowe, to nie jest kalka i to, co dociera do jednej osoby, nie dotrze do innej. Dzięki temu i w tym jesteśmy w stanie wejść takich parę kroków głębiej. Przedstawię wam teraz taki wgląd, który we mnie ewoluował od kiedy pojawił się w moim życiu mocno Jeszua. To jest owoc przemiany i wielu miesięcy główkowania i sercowania, wczuwania się w istotę tego, co mnie gdzieś dotyka. W tym momencie to było próba zrozumienia, jak to jest, że dla tego kanału, no Jeszua akurat, Jeszua mówi coś, a mi mówi coś innego i te rzeczy są sprzeczne. I na przykład to była taka kwestia, że Jeszua mi powiedział coś na temat swojej ziemskiej przeszłości, to dla mnie było takie, o Boże, jakie wspaniałe objawienie, to jest po prostu super cudowne, dziękuję, że mi to wytłumaczyłeś. A ja się dowiedziałem, że on innej osobie na temat swojej historii ziemskiej, swojego ziemskiego życia powiedział coś innego, tak? Który Jeszua jest prawdziwy? No i tarcie. Z jednej strony tamten tutaj jakby inny kanał, którego również szanuję. No i ta jego historia, to co przekazał mi, ja myślę, w ogóle mnie to nie rusza, no nie? Brzmi prawdziwie, ale mnie to w ogóle gdzieś jakby tak, nie wiem, zwisa mi to, co on tam powiedział. Jakaś, powiedzmy, wersja wydarzeń, nazwijmy to, historycznych. Mi powiedział coś innego, co przeczy tamtemu, ale mnie inspiruje. I teraz przewijając do przodu parę miesięcy. To może być szok dla paru osób, tak więc jeżeli jesteś mocno przywiązany do swoich koncepcji duchowych, to zapnij pasy, trzymaj się mocno fotela. Jeszua to jest symbol. To jest maska. Możesz nawet nie wierzyć w to, że taki ktoś jak Jezus istniał. Nie musisz w to wierzyć. To jest nieistotne. To cię nie zbawi. Wiara w to, czy nie wiara w to, że jakiś ktoś o jakimś imieniu robił coś w czasie i chodził po ziemi, bo to jest nieistotne. To natomiast, co jest istotne, to czy to, co słyszysz, na przykład w tych filmach na tym kanale, czy to ciebie przemienia i dotyka. O. I tu jest pies pogrzebany. Czyli Jeszua, Bóg, świadomość, Duch Święty, to coś, ten głos, on chce nam pomóc. Każdy z nas jest inny i ma inną drogę do Boga, inaczej kroczy. Ma inne stacje, inne problemy, inne zagwózdki, czyli potrzebuje innych wskazówek. Ja nie mogę iść czyimś szlakiem, mogę iść tylko swoim. Na swoim albo idę do przodu, albo stoję w miejscu. Teoretycznie można czasami wracać
cofać się, a to jest bardzo, bardzo krótkotrwałe, czyli wprawdzie my tylko się zbliżamy, zbliżamy. Powiem to jeszcze raz. Jeszua to jest symbol. Ta cała reszta świętych to są tylko symbole. Możesz nawet odrzucić, jeżeli ci to nie pasuje, warstwę, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. W sensie, czy takie postaci faktycznie istniały. I czy oni są w niebo wstąpionymi mistrzami, czy nie. Ale to jest taka warstwa, to jest taka dekoracja tak naprawdę. To jest taka dekoracja, no bo inny jest, to jest paradoks taki trochę ludzkiego umysłu, zaraz go wytłumaczę. Inny jest autorytet słów, jak no ja słucham tego, co mi powiedział Jeszua, a inny jest, usłyszałem jakiś głos w środku, który mi powiedział coś, żebym coś zrobił i to zrobię. To jest różnica, prawda? Przynajmniej może być dla niektórych osób. Dlatego jeżeli potrzebny ci jest symbol, taki awatar, gdzieś wewnątrz, który ci coś mówi, no to wtedy Bóg ubiera taką maskę, o spoko, ja jestem Jeszua i tak się śmieje za tej maski i ci mówię niby jako Jeszua, ale w którymś momencie on będzie chciał zrzucić tą maskę. Będzie chciał ją zrzucić i to jest bardzo ważny moment. I dla mnie wewnętrznie wielokrotnie się to już zadziało, że w trakcie jakiegoś przesłania Jeszuły po prostu on zrzuca maskę i de facto staje się bezosobowy, staje się po prostu czystą mądrością, miłością, świadomością. I teraz wiem, że ta bezosobowość może dla zabawy przyjąć dowolną formę. Może się morfować w cokolwiek. Taki zmiennokształtny. Po co to robi? Z miłości. Po co zrzuca również te maski? Również z miłości. Teraz jak przejdziesz przez ten proces, czyli zrozumiesz, że to jest możliwe, że Bóg może się umieścić w dowolnym przedmiocie, osobie, w przesłaniu, w książce może tam być, to zaczynasz go, uwaga, szukać. Czyli idziesz przez swoje życie, nie jeżdżąc po miejscach świętych, znaczy nie o to chodzi. Idziesz przez życie i tak nasłuchujesz. Co mi ma Bóg, co mi ma wszechświat do przekazania dzisiaj? I patrzysz na sytuację, na wydarzenia, na te zbiegi okoliczności, na to, co mówi twoja rodzina czy współpracownicy i tak pomiędzy wierszami wyłapujesz tego Boga. Albo czasami takie zdanie, które trafia prosto w twoje serce, nawet od przypadkowego przechodnia na ulicy. Tak słuchasz, tak wow, super. I wtedy możesz mieć coś takiego. A powiedz mi coś więcej i wtedy równia pochyła w dół. Ta osoba zaczyna rozmawiać o swoich problemach i generalnie nic więcej nie popłynęło. Nie możemy się oprzeć na osobie. Na książce również się nie możemy oprzeć. Może tymczasowo, kiedyś, na chwilę tak, ale to, gdzie prowadzi w szczególności droga do Boga, to jest poziom dalej, nie opierania się już na niczym. Zresztą ten tekst, te przesłania są w taki sposób sformułowane, że jakby wywracają wszystko do góry nogami i nie zostawiają żadnych barier, żadnych podpórek. To jest takie dla mnie osobiście najmocniejsze, najbardziej bezpośrednie, najszybsze, egotycznie oczywiście również najbardziej bolesne przesłanie, jakie spotkałem. I na mnie ono bardzo, bardzo mocno działa. Bardzo szybko również. A ta cała reszta czasami mnie inspiruje, znajduje tam najczęściej potwierdzenia tego, co słyszę w środku i po to mi to głównie na tą chwilę służy. Ale ja czuję wyraźnie, że mam się na tym skupić, bo to mi po prostu najbardziej pomaga. I nie mogę w tym miejscu nikogo kopiować, bo nie ma takiej innej osoby jak ja. Mówię to po to, nie aby tworzyć z siebie przykład, nie, 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 nie. Mówię to po to, aby uzmysłowić ci, że tylko w tobie jest twoje przewodnictwo, to jest pierwsza rzecz. I to ty potrzebujesz zaufać swojemu przewodnictwu i to jest druga rzecz.
ten wgląd z tymi maskami, o którym przed chwilą mówiłem, o ich zrzucaniu, to pod wpływem właśnie rozmyśleń, również pewnego bólu wewnętrznego, kiełkował we mnie przez parę miesięcy i w końcu mi się to objawiło i zrobiło taki jakby porządek. I jakby na przycementowanie tych słów kiedyś dostałem taką inspirację, dosłownie inspirację, a pójść sobie film takiego mistyka świętego Sai Baby. Nie słuchałem go nigdy, ale czułem wyraźnie, że mam puścić jego film. No i puszczam film, pierwszy lepszy z brzegu, tak jak mi się pojawił. I w ciągu tych paru minut filmu, które oglądałem, dosłownie to, co teraz wam opisałem, on powiedział. I wyobraźcie sobie teraz, jak ja się poczułem. Kiedy coś we mnie kiełkowało, o czym wcześniej nigdy nie słyszałem. Nigdy nie słyszałem, aby ktoś to w ten sposób sformułował, że Bóg może się we wszystkim jakby przejawić i że przybiera takie formy, aby się nam przypodobać, abyśmy go chcieli słuchać, które są najbardziej odpowiednie i pomocne dla danej osoby w daną chwilę. I usłyszałem dosłownie potwierdzenie, praktycznie słowo w słowo, tego, co usłyszałem w środku. I wtedy wiedziałem, że to jest prawda, że tak jest. Nie wiem, ile osób jest gotowych na to przesłanie. W szczególności na tą lekcję, którą teraz prezentuję, w której wszystkie bożki idą w kubeł. Nie zostaje nic innego niż aktywne i ciągłe nasłuchiwanie tu i teraz. Co jak przyjrzymy się głębiej, jeżeli ktoś z was zna troszeczkę lepiej nauczania jak Eckharta Tolle, to w tym momencie możecie puścić sobie oko, bo to jest też coś, co zrozumiałem jakiś czas temu, że ktoś o czymś mówi, a to gdzieś tam czuję, ale nie dociera, po prostu nie dociera. To czasami do tego samego wglądu potrzebujesz iść inną drogą. I wtedy zaczynasz myśleć, a on to powiedział dlatego, bo jemu chodziło o to, co ja teraz rozumiem, ale jak ja bym to powiedział, to powiedziałbym to inaczej. I z każdym z was jest to samo. Jak prawda objawi ci się tobie, to będzie twoja własna, personalna prawda, która ma moc czynienia cudów w twoim życiu. Jak ją przedstawisz słowami, to część ludzi ją zrozumie, część nie. Może nawet nikt jej nie zrozumie, ale to nie umniejsza jej prawdziwości ani skuteczności. Tak naprawdę prawdy w takim sensie relatywnym, tak jakby ludzki umysł chciał pojmować prawdę, czyli na przykład takie stwierdzenie, że to jest ściana, a nie coś innego. To nie jest na przykład, nie wiem, drzewo żywe, tylko to jest ściana. Jakaś tam wykonana z desek. Takiej prawdy, nazwijmy to obiektywnej, tak jakby ludzki umysł chciał stwierdzić, że jak ktoś nie wiem, ma zielone jabłko w ręce, to ta osoba o takim imieniu i nazwisku ma zielone jabłko w ręce, koniec. Po prostu. Tak jest. I to jest jakby bezsprzeczne. To na tym duchowym poziomie nie ma takiej prawdy, bo jak teraz chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na ten bardzo fajny przekład Saint-Germaina o złudzeniach, prawda i złudzenia, do którego linku umieszczę gdzieś teraz na ekranie, który możecie sobie kliknąć i go obejrzeć, jeżeli go nie znacie. I tam jest bardzo fajnie wyjaśnione, że jak otwieram usta, to już kłamię. Czyli to nie jest już ta taka, nazwijmy to, najwyższa prawda, która jest bezsprzeczna. Czyli to już jest z miejsca coś, z czym możesz polemizować, możesz się nie zgadzać, ale to może być czyjaś prawda i prawda jakiejś grupy osób również. A ty możesz mieć inną prawdę, która będzie zbliżona innej grupie osób i wy macie rację. Dlaczego jest tak, że Bóg na przykład posłał Jeszuę czy Jezusa do obecnego Izraela, a do Indii wysłał Buddę? Konfucjusza do Chin, starożytnych filozofów do Grecji, do Egiptu pewnie kogoś innego i tak dalej, i tak dalej.
Dlaczego tak jest? Zobaczcie, że te duchowe rodziny, one się tworzyły już dawno, dawno temu. To jest nic dziwnego, że masz wewnętrzne pewne przyciąganie, że na przykład nie chcesz nic słyszeć o tak zwanym New Age'u, o kosmitach i czymś, istotach pozaziemskich, które pomagają ludzkości. Nie chcesz o tym nic słyszeć i w ogóle to jest... Nie. Nie tędy droga dla ciebie i jesteś jakby gdzieś... Masz gdzieś grawitację w jakąś stronę. Ktoś z was na przykład może w ogóle nie chcieć mieć nic do czynienia z żadnymi, nie wiem, świętymi. Nie. W ogóle mnie to nie interesuje. Ja chcę świadomość, mądrość, o takie uniwersalne wartości. To już jest w porządku. Jak się temu przyjrzymy jeszcze głębiej, to stwierdzimy, że to jest ten taki prawdziwy, prawdziwy kościół. Czy taka wspólnota dusz, która po prostu kreuje, tworzy, powraca do Boga wspólnie, ale trochę oddzielnie, w pewnych grupkach, ale jednak w całości. To już jest takie bardzo trudne do zdefiniowania słowami, ale powinniście byli w stanie to wyczuć, to co chcę tutaj przekazać. Że idziemy wspólnie, ale osobno, ale mimo wszystko razem, ale w pewnych grupkach, ale i tak razem. Tak więc proszę cię o jedno. Teraz w pewnym sensie mówię tak jakby do samego siebie z przeszłości. Od teraz przestań kierować się to, co mówią ci inni, co na nich działa i co ich duchowo wzmacnia. Nie. To cię do nikąd nie doprowadzi. Ktoś może ci coś zasugerować, co będzie twoje i to będzie super, ale ty to poczujesz całym sobą, to będzie taka wibracja, nie będziesz mógł przestać, to nie będzie takie, a może, tylko będzie tak, poczujesz tą energię za tym, że ja tego potrzebuję, ja tego chcę. Jeżeli nie ma pod spodem tego takiego, Boże, to jest na teraz takie wspaniałe, takie cudowne, jak ja dziękuję ci za tą książkę, za ten... Nie wiem, za ten film, za nagranie, za to spotkanie z kimś tam, z kimkolwiek by to było, jak ja ci dziękuję za to, że nie wiem, ten koleś przejechał na czerwonym świetle autem, jak ja ci dziękuję za to wydarzenie, bo tak dużo to dla mnie znaczy. Ten Bóg kryje się po prostu wszędzie. On chce ci pomóc na każdym kroku, tylko trzeba nasłuchiwać. A jak ty próbujesz z ego gdzieś go sobie umiejscowić i zamknąć, to ja ci gwarantuję, że on będzie chciał z tego miejsca wyjść. Jak ty próbujesz Boga gdzieś zamknąć, na przykład w jakiejś religii, w jakimś wizerunku, to ja ci gwarantuję, że głównym naczelnym zadaniem Boga na tą chwilę, jeżeli go tego gdzieś zamykasz, to będzie wydostanie się z tego, a najczęściej będzie to zrobione w taki sposób, że zobaczysz, że to, co myślisz, że jest święte, nie jest święte. I to, co myślałeś, że jest wspaniałe, wcale nie jest wspaniała. To jest sposób, w jaki Bóg chce się z pewnych ciasnych kajdan wyrwać, tak żeby mógł się powszędzie rozlać. I to jest taki moment, który może bardzo boleć, że ty myślisz na przykład, że Zbawiciel to jest tylko na przykład Jezus. Jeżeli go rozumiesz jako wszystko, to ja się z tym zgadzam. A jeżeli ty go personifikujesz jako osobę i zabierasz tą boskość wszystkim dookoła, z tym się nie zgodzę w żadnym stopniu. I on się z tym też nie zgodzi, to ci gwarantuję. Jeżeli próbujesz mimo wszystko to zrobić, to poczujesz w sobie ból, konflikt i zaczniesz znajdować się w świecie, który walczy i zwalcza twoją ideę, bo ona jest nieprawdziwa. I w ten sposób powstają religie, które walczą z całym światem, bo oni nie mają racji, a my ją mamy. To wszystko jest jedna wielka religia, jeżeli rozumiesz to, o czym ja teraz mówię. Jeżeli to rozumiesz, to wszystko jest jedna wielka religia, ta sama, niczym się nie różniąca, nic. Tu nie ma żadnej różnicy, to tylko różnica w sposobie formułowania myśli. Tobie może spodobać się sposób formułowania myśli Kowalskiego, a mój uważasz za bezsensowny, to jest w porządku. Kowalski pewnie będzie mówił o tym samym. To naprawdę mnie to personalnie w żaden sposób nie rusza, że ktoś nie chce tego słuchać, ale
Ja wiem, że ja chcę tego słuchać, bo mi to bardzo pomaga. I czuję tego efekty. I to jest powód, dla którego to robię, żaden inny. Nie robię tego dla idei. Ja to robię dlatego, bo to jest skuteczne. Jakby ktoś nie pamiętał czy nie wiedział, jestem z wykształcenia osobą techniczną. Ja nie robię rzeczy, które są bez sensu. Przynajmniej w momencie, kiedy widzę ten bezsens, to tego nie robię. Tak więc ja robię to tylko dlatego, bo to działa i naprawdę przynosi ulgę oraz pokój. I teraz mówię te słowa dla was po to, bo wiem, że dla sporej części z was droga do Boga będzie objawieniem i będzie dla was również czynić bardzo, bardzo potężne cuda. Ja o tym wiem. Jestem tego świadomy. Ale wiem, że przyjdzie moment, kiedy będziecie mieli ją zostawić. To jest ważne. I rozpoczniecie dawać swoje. Które będzie tym samym, ale twoim. I to twoim to jest takie miejsce, w którym ty spotykasz się z Bogiem jako jedna, ta sama jednostka. Jako to samo. I ty jako ten Bóg wyrażasz się tutaj w formie. I to jest to, czyli to przesłanie, ta strona, ten kanał, to jest tylko tymczasowa pomoc, żeby cię doprowadzić do tego punkciku, w którym tak, czuję, objawiło mi się, wiem, ja to widzę inaczej, ja to chcę przekazać światu w ten czy w inny sposób. Na przykład gotując, albo szyjąc, albo robiąc spotkania, kręcąc filmy, nie wiem. Wszechświat jest bardzo kreatywny, natomiast na pewno wymyśli dla ciebie zastosowanie, jak to będzie ten moment tego wyrażania się dla ciebie. Ale to, przed czym chciałbym również z drugiej strony was przestrzec, to przed tym, że ego w swoim sprycie i chęci przetrwania będzie również chciało uciec od tego, co prawdziwie przemienia. I tu również widziałem takie osoby. Też widziałem sam siebie w tym oczywiście, jak czasami od tego, co jest najbardziej skuteczne, czyli tego, co jest mi dawane na tą chwilę, również próbowałem się miejscami migać. I to jest strata czasu. Po prostu możemy tak jakby przewinąć przerwę na reklamę, w której po prostu jest taki szum informacyjny i nic konstruktywnego, tylko od razu przejść dalej, czyli po prostu okej, nie uciekam przed tym, co wiem, że zadziała i pomoże, a wiem, że zadziała i pomoże, bo czuję w środku ego. Jak go tak rzuca, to znaczy, że to jest to, że to trafia w punkt. Jeżeli czujesz taką jakby reakcję obronną ego gdzieś w środku, to jest to. To znaczy, że coś się dzieje. Jeżeli ego ci jest pokazywane, to dobrze, o to chodzi. Pamiętaj proszę, że my tu nic innego nie mamy do zrobienia innego niż porzucenie ego. Tak więc w tym rozwoju duchowym jedyne co się dzieje, to no, tu masz ego, porzuć. Bóg czeka. Dzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa lata, 30 lat, tyle ile będzie potrzeba. Porzuciłeś? Okej, fajnie. Dobra robota, poklepię cię po plecach. Patrzę na ciebie, no, chwila wytchnienia, okej. Tu masz ego. To jest tylko takie pokazywanie paluchem. Tu. Tu nic więcej nie ma. Tylko teraz to jest najwyższy wyraz miłości. Jak Bóg pokazuje ci za pośrednictwem przesłania, gdzie w tobie jest ego i gdzie jest opór, to jest najwyższy wyraz miłości, bo cała reszta jest okej. I wracając do tego, co mówiłem na początku, ego będzie chciało powiedzieć ci, że to, co jest w tobie do zmiany, że jest do zachowania, i w drugą stronę będzie chciało ci powiedzieć, że to, z czego ono jest dumne, to jest nie do zmiany, a tak naprawdę to, co z czego ono jest dumne, to najprawdopodobniej jest do zmiany. Czyli to jest pomylenie i poplątanie. I jak czujesz reakcję wewnątrz siebie, to możesz czuć podwójne reakcje. Jedną to będzie opór ego, ból, jego konflikty, a z drugiej strony takie łagodne, idź w tą stronę, to jest dobre, idź. Nie bój się, ja cię wesprę. I na zakończenie tego filmu chciałem powiedzieć, idź proszę za tym łagodnym głosem, bo to jest twój własny głos, który chce ciebie personalnie doprowadzić do szczęścia, do pokoju oraz do miłości. Kocham was.
Pozdrawiam. Toma. Cześć. Trzymajcie się.